deweloperzy budują dla zysku, budują często z fatalnych materiałów. To, co zrobili deweloperzy z krajem, oczywiście zblatowani z władzami samorządowymi, bo tutaj nie ma co mówić, że tak nie ma, no to jest coś niesłychanego. To jest coś, co nas wypisuje z cywilizacji europejskiej i stawia nas naprawdę na poziomie krajów Ameryki Łacińskiej w najlepszym wypadku. Sam im palec wezmą całą rękę, tak? Jest właśnie z deweloperami, z rentierami i tak dalej. Oni rozumieją tylko język siły. Trzeba z nimi ostro. Zanim przejdziemy do sporu, jaki wywiązał się między Jankiem Śpiewakiem a Adrianem i zanim pokażemy wam unikatowy apartament za 11,5 miliona złotych, chcielibyśmy przedstawić wam wyjątkowy projekt. Coś, czego na polskim YouTube jeszcze nie było. A mianowicie chodzi o domek na Mazurach, który można wygrać na loterii i który może na was zarabiać przez długie, długie lata, a wy będziecie żyli z jego najmu jak króle. YouTuberzy organizowali już różne loterie, ale najczęściej można było wygrać auta jak BMW M2 u Nitro czy GTR-a u Buddy. Jak wiadomo, drogie auta nie generują dla właścicieli żadnych zysków, a do tego tracą na wartości z każdym rokiem. Z domkiem Ojwojtka jest inaczej. Po pierwsze, nieruchomości z reguły drożeją w czasie, a do tego za dobę najmu można tu inkasować nawet 1200 zł w sezonie, co właścicielowi daje dodatkową pensję i spokojniejsze finansowo życie. Witamy was na Mazurach u Ojwojtka w Ojdomku. Oj Wojtek, jeśli ktoś go nie zna, to twórca, który kręci setki tysięcy wyświetleń na fajnych, ambitnych filmach. No dobra, ale po co my do niego przyjechaliśmy? A my przyjechaliśmy ocenić ten domek i jego co? Potencjał. Adrian, jak oceniasz? Dla mnie wygląda imponująco, luksusowo jak na Mazury, ale Wojtek go powie w szczegółach wszystkim. Oj tak. A powiedz, często odkurzasz ten basen? Często, ale właśnie miałem w planach za 2 godziny po waszym wyjeździe, więc nie zdążyłem przed. Ale jeżeli chodzi o tą konstrukcję, w ogóle cały ten taras, kiedy kupiliśmy tą działkę, to w ogóle tutaj nie istniało. Był tak naprawdę taras wielkości tak naprawdę metra kwadratowego być może. Rozszerzyliśmy go tutaj, pomalowaliśmy deski na biało i basen wbudowaliśmy wewnątrz tego tarasu. Skąd taki pomysł, bo to bardzo profesjonalnie wygląda, widać, że jest solidnie zrobione i w ogóle naprawdę super pomysł, dużo dodaje. Ten dom bez tego tarasu w ogóle nie istnieje. To jeżeli jest tutaj coś dobrze zrobione, to pewnie to było, to Oga to wymyślili. Na pewno musiałem nie maczać w tym palców. A tak szczerze to jak w pierwszy dzień, jak tu przyjechaliśmy, rzucaliśmy sobie luźne pomysły, jak fajnie by wyglądała ta działka i rozrysowywaliśmy to sobie po prostu na kartonie. I jakoś tak finalnie wyszło, jak sobie to zaplanowaliśmy, w taki sposób też spontanicznie powstał pomysł na to palenisko czy plażę, która by okazała się... A propos fajnych pomysłów, zobaczcie na to palenisko. Nie spodziewałem się, że palenisko będzie tak fajną przestrzenią, bo nawet zimą jest gdzie palić śmieci. Jest gdzie palić śmieci, jest gdzie palić wrogów, czego nie polecamy, bo oczywiście takich nie mamy. Ale bardzo dobrze utrzymuje się tutaj ciepło, przez to, że jest to wewnątrz ziemi. Nie wieje. Takie mroźne wieczorki, bardzo miło sobie odpalić tutaj grillka, spędzić czas ze znajomymi. Skąd ta inspiracja? Bo to jest taka innowacja. Przyśniło mi się to po prostu w nocy, nie? Praktykuję świadome śnienie jak Tesla i nagle mnie to zainspirowało. Nie, to znaleźliśmy na TikToku to po prostu najprawdopodobniej. Z takich ciekawych rozwiązań, które mamy wewnątrz tego palniska, to jest tutaj drenaż wody, więc nie powinno się tutaj to zalać, nie zrobi się z tego basen, jeden już tutaj wystarczy na działce. A w jaki sposób to zrobiliście? To wszystko jest zrobione na drewnie konstrukcyjnym, zaimpregnowanym. Jest antygrzybiczne, jest wodoodporne, więc nic się z tym nie powinno stać. Konstrukcja cała ma 5x5. Dodatkowo są wsporniki poukładane, tutaj pod siedzeniami mamy zrobione cały czas wsporniki, bo zobaczyliśmy przy pierwszej instalacji, jak przyjeżdżał tutaj koparkowy, to zaczęły się nam deski delikatnie uginać, więc uznaliśmy, że pod naporem ziemi z zewnątrz. Tak, więc uznaliśmy, że wszystko tutaj trzeba mocno wzmocnić. Dodatkowo całe drewno też jest zrobione lakierem specjalnym, żeby to też było wodoodporne, żeby to się w ogóle nie niszczyło, więc to można spokojnie sobie karszerem po tym jechać i to się nie zniszczy. Ile mniej więcej wyszedł was cały ten... cała ta konstrukcja? Wiesz co, drewno pomiędzy 5 a 7 tysięcy złotych w tartaku tutaj w okolicy braliśmy. A koparkowy? Koparkowy, on brał około 2 tysięcy złotych za tą pracę. Widzisz, Adrian, da się zrobić dziurę w ziemi poniżej 500 tysięcy złotych. A ta trawa, na którą zwróciłeś uwagę i na którą tak co chwila zerkasz, to nie jest taka zwykła trawa. Ja słyszę. Od producenta. Że to jest trawa z Narodowego. Dokładnie. Trawa tego samego producenta, który hoduje trawę na Stadion Narodowy. Po tej trawie mogły biegać stópki Lewandowskiego. I do tego to jest też tak zorganizowane. Chcieliśmy, żeby ta działka była w pełni zautomatyzowana. Jeżeli ktoś się zdecyduje na to, żeby ten domek po prostu wynajmować, to jest tutaj system nawodnienia, który się automatycznie 3 razy dziennie włącza i nie trzeba się tym de facto zajmować. A powiedz mi, bo ty powiedziałeś ten domek wynajmować. Jeżeli na przykład wygrałbym u ciebie na loterii ten domek, mhm.
to ja wcale tu nie muszę mieszkać. Mogę sobie od czasu do czasu przyjechać ze znajomymi, na przykład na majówkę, ale ogólnie większość czasu, większość sezonu, a ten na Mazurach trwa powiedzmy od majówki aż do końca września, no teraz październik niedługo, a pogoda wciąż piękna. Mhm. Wynajmować. Ile tu mniej więcej za dobę taki domek kosztuje? 500, 700, 900? Ile osób wchodzi? Bo myślę, że więcej niż nawet 900 zł, bo 600 zł kosztują takie domki w klimacie perelowskim, karaluchy, naprawdę beznadziejny standard i robiliśmy sobie research i one są faktycznie w pełni obłożone przez cały rok. 1200 zł kosztuje najtańszy dwuosobowy pokój w hotelu tutaj. Dobry standard jest dla dwóch par, to jest tak optymalne, nie? Że one sobie spędzają czas w tych dwóch sypialniach, mam do tego jeszcze dwie kanapy, na których mogą sobie posiedzieć, jeżeli się pokłócą. Przy okazji mogą się oznaczyć na Instagramie, robiąc zdjęcie ze sławnego domu. Wracając do pytania, 1200 do 1500 zł to jest taka kwota, którą można byłoby faktycznie w sezonie brać tutaj. No tak, tym bardziej, że masz obok jezioro, które właśnie widzicie teraz na przebitkach, macie grilla, macie już wspomnianą saunę, ognisko, całą masę atrakcji, nie ma się tutaj naprawdę jak nudzić. I nie boimy się zimy, nie boimy się przemrozków, bo mamy ogrzewanie podłogowe, mamy wewnątrz kominek, który też ogrzewa cały ojdomek, no i mamy saunę też oczywiście, tak? Jeżeli jest ci już tam jeszcze zbyt mało ciepła, to wybiegasz do sauny i tam się jeszcze dogrzewasz. I to wszystko ile kosztowało was pod klucz? Ponad 700 tysięcy złotych. Czyli da się tanio, szybko i jednak i dobrze. Prawdziwy fachowiec. A dziękuję. Dom kupiliśmy w stanie surowym, więc to już jakby lwia część roboty była wykonana. 700 tysięcy złotych, ale bez robocizny, tak? Bo tutaj ogar was jakoś wspomógł. Ja myślę, że jakbyś na rynku szukał firm, która by ci to miała wykonać, to zdecydowanie więcej by wyszło niż... Nie, no na pewno. Chłopaki się bardzo zaangażowali, zrobili zajebistą robotę i też dostaliśmy wsparcie od architekta chłopaków z ogaru. Czyli co? Zapraszamy was do środka. Czyli tu masz smart home, tak? Odpalasz sobie światło z poziomu telefonu. Dokładnie, albo możesz sobie tak jak człowiek. Albo możesz, rozumiesz? Tak. Albo, to nie koniec, bo mam najfajniejsza tutaj część tego... O, wow! Nie wiem po co, ale fajnie się rusza. Co więcej możesz powiedzieć jeszcze o tym domu? Tutaj system ogrzewania. Masz pan kozę. Pakuje sobie pan drewno w taki chłodny, zimowy wieczór. On generalnie ogrzewa całe tutaj domostwo. Ale jeżeli nie kominkiem, to możemy też tradycyjną metodą. Jest tutaj ogrzewanie podłogowe, więc zmarznąć nikt tutaj nie powinien. To jest takie utrzymane w takim mazurskim vibe przede wszystkim, nie? Jasne kolory, trochę morskich, surowo, dużo drewna. A zaprosisz nas na pięterko? Zapraszam was na pięterko. A jeszcze chciałem zapytać, czy ten komin też musieliście zrobić? Aż tak to nie. Komin akurat tutaj był. Znajdujemy się na pierwszym pomieszczeniu, winda jest tymczasowo wyłączona z użytku. Tutaj mamy dwie sypialnie. Może nie duże, ale posiadają wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się wyspać. Wielkie, wygodne łoże, klimatyczna ściana w kolorze zieleń. Zieleń brytyjska, idealna na jaguarach, Range Roverach. Druga łazienka, tym razem z przepięknym widokiem na jeziorko. To jest taka nieduża łazienka, taka, żeby bardziej sobie zrobić te krótsze potrzeby na te... Takie bardziej no, rozbudowane potrzeby raczej bym polecał na dole je załatwiać. Tutaj jest druga sypialnia, troszeczkę większa. Po co zrobiliście dwa materace? Nie, po prostu mamy jeden za dużo. Za dużo, okej. Okay. Te lustro wzbudziło moje podejrzenie, bo do środka ciągnie się kabel. Hop. No. O, proszę. Narnia. Ukryty pokój, taka wymarzona męska jaskinia. O czymś takim ja przynajmniej zawsze sobie marzyłem, ale ona robi najfajniejsze wrażenie. Jeżeli się ten pokój w pełni zaciemni... Ja cię kręcę, ale głęboki tunel żeście wkopali. Czy tędy do Chin. Panowie, spójrzcie na sufit. To nie jest taki zwykły sufit. To jest niebo. Wow. Więcej dawno jeszcze... nie widziałem aż tylu rzeczy z AliExpress w jednym miejscu. Więcej mamy jeszcze takich tutaj LED-owych udogodnień. Jedna taśma LED-owa oraz druga na dachu spalistej. Telewizor to jest chyba 65 cali. Oj, dokładnie. Kilka telewizorów z domu wyniosłem, sprawa nie swojego, więc pamiętam. Słuchajcie, bardzo ciekawy koncept, jeżeli chodzi o ten domek, że mężczyźni mają się gdzie ukryć przed kobietami, jeżeli chodzi o wieczorne gry w karty, napicie się whisky czy pogranie w PlayStation, nie przeszkadzanie innym, mają swój azyl. Dla mnie najfajniejszą opcją jest przede wszystkim wylosowanie tego domku jako interesu, bo ja może mieszkać bym tu nie chciał, ale jako taki aset pod tytułem przyjeżdżają inni i płacą 1000 czy 1200 za dobę, czy nawet 1500, to w zależności. I słuchajcie, od
maja do września mamy 5 miesięcy, 150 dni, niech połowa się wynajmie, to 75 dni po 1000 zł macie 75 tysięcy złotych przed opodatkowaniem, które wpadają wam, słuchajcie, z tego się idzie rocznie utrzymać. Z tego się idzie rocznie utrzymać i ja też chciałem, bo ja wiem, że niektórzy ludzie mają takie obawy, a czy ja będę miał na to czas, czy ja będę potrafił się tym zająć, więc znalazłem człowieka, który mieszka tutaj niedaleko, który jest się w stanie w pełni wszystkim zaopiekować. Kosić trawę, wymieniać ręczniki, sprzątać tutaj. Mam po prostu firmę, która zajmuje się obsługą obiektów na Bookingu i analogicznych stronach, więc tak naprawdę może sobie siedzieć na drugim końcu Polski albo w ogóle na Marsie, a to wszystko sobie w automatyczny sposób funkcjonuje i zarabia na ciebie. A też jest super opcja, że po prostu zapraszasz znajomych, rodzinę, wpadasz sobie na weekend, tak naprawdę nie ponosisz wysokich kosztów, a tak jak mówiłeś, hotele to już za parę jest 1000-1500 zł w sezonie. To jest mega miejscowa taka, żeby faktycznie spędzić super weekend, a poza tym cały czas zarabiasz. Nie? Ale mamy tutaj kilka kamer, mamy czujniki ruchu, mamy podpisaną umowę z firmą ochroniarską, także nawet jeżeli ktoś już to sobie wygra, to będzie mógł się czuć bezpiecznie. Ja chciałbym zaproponować mały zakład. Otóż jak wygramy, to przed w ogóle udostępnieniem zwycięzcy loterii tego domu, przekazaniem mu go, ja z Adrianem będziemy mogli tu spędzić romantyczny weekend we dwoje. A jak przegramy, to damy wam się przejechać na wstecznym jego samochodem. Zakład będzie polegał na tym, że... Załóżmy się o to, kto więcej razy podciągnie się na tym drążku. Ty versus ja. Że po prostu jak więcej razy się podciągniemy... No czy broda idzie za? No. Ktoś liczy? Dwa. O masz. Trzy. A co jest tym, o co walczymy? No, dom. Jeszcze bym mógł, ale może poprawię. Ile było? No 9 było, no. To nie było 9. Dobra, Wojtek się pociągnął 6,5 razy, czyli ja muszę minimum 7. Kochani, lecimy. Super, Paweł. Do końca się opuszcza. O nie, łokcie, łokcie. Ja też tak robię. Dobra, no cegarówce. I 10! Dominacja! Ja mamy to, Adrian. Może wygrałeś. Bierz te bikini brawo, różowe. A, zapomniałem o przegranym. Przepraszam. Ty, nawet fajny ten domek. No, jak za 29 zł? Gdyby ktoś z was chciał spróbować swojego szczęścia, to przez link z opisu tego filmu przejdziecie na stronę loterii, kupując e-booka o tym, jak robić wiralowe treści, bo taka jest w sumie specjalność oj Wojtka, kupujecie też i los, bierzecie udział w losowaniu. Dzisiaj zaczynamy nową serię, pokażemy wam, jak mieszkają, inwestują zamożni Polacy. Zapraszamy was do wyjątkowego penthouse'u i zobaczycie, jak naprawdę można w Polsce dobrze żyć. Tak, gdybyście wygrali w lotka, główną nagrodę i nie wiedzieli, co zrobić z pieniędzmi, to mamy pewien pomysł. Przestronne wnętrza, wysokie sufity na 5 metrów, ponad 200 metrów tarasów oraz materiały wykończeniowe z najdalszych zakątków świata, których koszt zakupu nie mieści się w głowie zwykłego człowieka. To wszystko mamy w tym pięknym penthouse znajdującym się w centrum Warszawy. Zapraszamy do zwiedzania. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jerzy Marszałek i jestem agentem nieruchomości luksusowych z 15-letnim doświadczeniem. Dzisiaj zaprezentuję Państwu ten wyjątkowy penthouse, którego cena ofertowa to 11,5 miliona złotych. Jurku, jaką w ogóle tu mamy wysokość? Bo ta przestrzeń jest imponująca. Imponująca. Wysokość 4,20. Przestrzeń salonu to 100 metrów kwadratowych, taras 70. Dzięki temu, że salon wychodzi nam na taras, mamy efekt jakby trzykrotnie nawet większego, prawda, tego salonu. Ja myślę, że gdyby tu postawić ścianę, nie byłoby takiego efektu. Zanim zaproszę was na pierwszy taras, chciałem tylko powiedzieć, że w tym penthouse są dwa tarasy. Słuchajcie, wychodząc sobie rano na kawę, wyobraźcie sobie, tak? Mieszkacie naprawdę blisko centrum Warszawy. To nie jest tak, że to są obrzeża typu Konstancin, trzeba wszędzie dojeżdżać 45 minut. Możecie wypić sobie espresso, zjeść jakieś ciacho. Przy okazji macie wszystkie centra handlowe pod nosem. Łączysz sobie tak naprawdę co? Wszystkie te plusy mieszkania na prowincji
plusami mieszkania w dużym mieście. Taras ile ma metrów? Taras to 70 metrów kwadratowych pomieszczeń. A ile kosztuje tu metr kwadratowy w ogóle? Tutaj ponad 30 tysięcy za metr. 30 tysięcy za metr, 75 metrów taras, czyli sam ten taras kosztuje, no, olbrzymią fortunę. A, powiedzmy, nie przekłada się to zazwyczaj jeden do jednego, choć w niektórych lokalizacjach pewnie... W Hiszpanii liczą też pomieszczenie tarasów w Polsce, nie, więc... Czyli tu pewnie... Tu pewnie jest 15 tysięcy tylko, sorry. Znaczy ja powiem tak, przy takim penthouse powyżej 200 metrów, to nie wyobrażam sobie też nie mieć tarasu, ogrodu, bo jednak no, to jest taki azyl, jesteś w mieście, masz tutaj 100 metrów praktycznie swojej takiej powierzchni, gdzie możesz wyjść na świeżym powietrzu, jest cisza, spokój, zieleń dookoła, więc to na pewno jest ogromna wartość dodana tego penthouse'u. Ten penthouse to jest 5 pokoi, z czego mamy salon, 3 sypialnie i gabinet. Za chwilę Paweł pokaże wam. Adrian, ja chciałem, żebyś ty zaprosił państwa do mastera. No ale chodźcie. Słuchajcie, ta sypialnia mogłaby być osobnym mieszkaniem, bo znajduje się tu absolutnie wszystko. Począwszy od sauny, która jest dla ludzi takich jak ja, zmarzluchów, must have. Po co wygrzewać się w łóżku, jak można w saunie? Oprócz sauny jest oczywiście łazienka. I to nie byle jak. Zwróćcie uwagę na tą piękną, designerską, aczkolwiek pewnie trochę niewygodną wannę. Wszystko sprzeszklone. Krany nie złote, tylko miedziane. No i oczywiście prysznic, gdybyś nie miał czasu na dłuższe kąpiele, a wolał krótsze, krótsze prysznice. Chodźcie dalej. Master bedroom to duże, 1,80 m szerokie łóżko. Oraz, co ważne, garderoba. Przecież wstajemy, potrzebujemy się przebrać. W garderobie znajdujemy wszystkie potrzebne do tego ciuchy. No dobra, lecimy dalej. Niemalże do każdej sypialni mamy dedykowaną osobną łazienkę. Wielka, wolnostojąca wanna z ogromnym oknem i pięknym widokiem na miasto zapewnia relaks na najwyższym poziomie. Wszędzie widzimy idealnie gładkie, żywiczne posadzki, kamień, drewno, armaturę i dodatki w kolorze miedzianym. Wszystko wspaniale współgra ze sobą. Jest zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół. Ciekawostka. Wiecie, jak przed sprzedażą mieszkania upgrade'uje się je, wstawiając nowe kwiaty? Tu właścicielka za każdym razem, kiedy sprzedaje jakiś penthouse, wstawia taki wypasiony fortepian, który no, zwiększa jakby wycenę. A teraz crème de la crème, czyli starcie pomiędzy Jankiem Śpiewakiem, który od lat zarzuca deweloperom wszystko co najgorsze, a Adrianem, który broni dobrego imienia deweloperów, bo w sumie gdyby nie ci, to Polacy w ogóle nie mieliby dzisiaj gdzie mieszkać. Przypomnijmy, że rząd przez ostatnie lata wybudował jedynie 3% wszystkich lokali mieszkalnych, natomiast pozostałe 97% wybudowali właśnie deweloperzy. Janku, a jak ty się odniesiesz do słów ministra, który mówi, że sytuacja jest trudna, mieszkania są drogie, no ale mimo wszystko się poprawia, bo możemy kupić za średnie wynagrodzenie miesięczne statystycznie więcej metrów dziś niż mogliśmy kupić kiedyś? Znaczy pytanie, wydaje mi się, że w ostatnich jednak dwóch latach to jednak ta relacja zarobków do mieszkania to jednak spadła, tak? Znaczy, że jednak tego, co sprzedają deweloperzy i co patrzymy, to te mieszkania dwupokojowe miały kiedyś 50 metrów, a teraz mają 40 metrów, tak? Sprzedają się coraz mniejsze mieszkania. No i co tu dużo mówić, ten wzrost cen nieruchomości jest olbrzymi, do tego mamy ciągle bardzo wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych, najwyższe w Europie, tak? No nie ma chyba w Europie takiej sytuacji, że właściwie większość rynku kredytów hipotecznych jest na zmienną stopę procentową, która przerzuca właściwie całkowitą odpowiedzialność i ryzyko całej transakcji z instytucji finansowej, potężnej, która dysponuje gigantycznymi kapitałami, wiedzą, jakim jest bank, na jednostkę. No i problem jest też taki, pan minister mówi o bardzo dużej ilości mieszkań, która jest sprzedawana i budowana, ale do kogo one trafiają? Tak? Znaczy, jeśli w zeszłym roku 2/3, 70% mieszkań Narodowy Bank Polski
opublikował wczoraj taki raport na temat sytuacji nieruchomościowej w Polsce. Jeśli 70% mieszkań trafia do inwestorów, no to to nie rozwiązuje problemu mieszkaniowego w Polsce. Co z tego, że będziemy budować 300-400 tysięcy mieszkań, jeśli większość z tych mieszkań będzie trafiać do bogatych rentierów, tak? No i mamy kolejne pytanie, tutaj była mowa o geografii, ale za moment będzie problem kwestia migracji, tak? Znaczy już jest, polskie przedsiębiorstwa nie chcą wystarczająco, w mojej ocenie, podnosić płac ludziom. Kobiety wciąż, poziom zatrudnienia kobiet w Polsce należy do jednych wciąż z najniższych w Europie, więc co chcą polski biznes? Chce sprowadzać migrantów, tak? Gdzie ci migranci będą mieszkać? Będą mieszkać w dużych miastach, będą właśnie mieszkać w tych mieszkaniach, którzy kupują rentierzy pod wynajem, tak? Więc my nie rozwiązujemy problemu w tym sytuacji, cały czas pompując ten rynek deweloperski, cały czas go rozwijając, bo tak jak mówię, abstrahuję od tego, że jeszcze mnóstwo mieszkań po prostu stoi puste, no to jest coś niesamowitego, tak? No, wystarczy się przejść na nowe osiedle gdziekolwiek z dużych miast i zobaczyć, że bogaci ludzie po prostu kupują mieszkania i nawet nie chcą ich wynająć, tak? Bo po prostu nie potrzebują ich wynająć i nawet po co mam wyremontować, włożyć 200 tysięcy w najem, jak ceny nieruchomości rosną rok do roku kilkanaście procent, no to przecież jest najlepszy sposób po prostu inwestowania, tak? Nic nie muszę robić, kupuję sobie beton, nawet nie muszę nawet się starać jakiś wynajem, najem, nic, po prostu trzymam kasę w tym. Bo dlaczego tak się dzieje? Bo de facto inwestowanie w nieruchomości w Polsce jest zwolnione z podatków, co jest sytuacją na skalę europejską nieznaną, tak? No właściwie nie ma właściwie podatkowania inwestycji w nieruchomości i dzieje się to, że nadwyżki kapitałowe nie trafiają na giełdę, nie trafiają w inwestycje, nie trafiają w nowe przedsiębiorstwa, tylko trafiają w beton. I więc tutaj jest ten rynek mieszkaniowy w Polsce niestety zmierza w stronę tego, co pan minister powiedział, w stronę Wielkiej Brytanii, gdzie jest największa patologia rynku deweloperskiego najemczego w Europie, tak? I to był właśnie efekt tego, że zderegulowano całkowicie ten rynek tam, wyprzedano majątek publiczny, mieszkania komunalne zostały sprywatyzowane za Margaret Thatcher. Właściwie jest tylko rynek deweloperski, całkowicie zderegulowany, można podnosić czynsze jak się chce i oni się wylądowali dzisiaj w takiej sytuacji, że faktycznie zwykłych ludzi w Londynie nie stać na mieszkanie. Tylko czy my chcemy tego, czy my chcemy sytuacji takiej, jak jest w Wielkiej Brytanii dzisiaj albo tego? Chyba nie chcemy, więc tutaj trzeba oddać ministerstwu, że zaczęło rozwijać programy społeczne, że zaczęło dawać jakieś pieniądze na mieszkania komunalne, na tak zwane SIM-y i tak dalej, ale tam ciągle brakuje jednego zera, bo tam są 2-3 miliardy rocznie, panie ministrze, może pan mnie poprawić, a powinno być 20-30 miliardów złotych rocznie, żeby zmienić tą sytuację. Ja powiem tak, my przez ostatnie 10 lat jako deweloperzy wybudowaliśmy ponad 1 milion mieszkań w Polsce i chcielibyśmy nadal utrzymać ten trend i dać możliwość Polakom realizować swoje marzenia i dać możliwość zakupienia tego mieszkania. Natomiast napotykamy szereg czynników takich jak choćby odpływ pracowników, wzrost znaczący kosztów, inflacja i tak naprawdę wszystko zdecydowanie więcej kosztuje, ale też niestabilne prawo i ciągle zmieniające się przepisy, które znacząco nam to utrudniają. Nie jesteśmy w stanie rozwijać tej branży w taki sposób, jakie są oczekiwania społeczeństwa. I tutaj jeśli chodzi o to, co powiedziała przedmówczyni, oczywiście można wdrażać takie programy, gdzie na przykład 10% mieszkań oddamy na cele społeczne, no ale tu trzeba mieć też świadomość tego, że za te 10% pozostałe 90% osób, które kupi u nas mieszkania, będzie musiało zapłacić, tak? I pytanie, to spowoduje kolejny wzrost cen i czy to jest akceptowalne społecznie, tak? Czy ludzie, którzy będą kupować te mieszkania, nie będą mieć pretensji, dlaczego znowu oddajemy 10% po prostu na cele społeczne? No tak, a często jest też taka sytuacja, że inwestor tworząc dane osiedle musi jeszcze zadbać o drogę dojazdową. Jeśli mogę tylko wtrącić, to w miastach większość dróg i całych szeregów infrastruktury jest właśnie budowana przez deweloperów. Nie dotyczy to tylko infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania danego osiedla, które powstaje, tylko nierzadko się zdarza, że nie wiem, kilometr dalej czy 2 kilometry dalej trzeba przebudować rondo, wybudować skrzyżowanie itd. To jest też bardzo duży problem z racji tego, że nie ma taryfikatora na przykład proporcjonalnie do wartości inwestycji czy do ilości mieszkań, tylko czasami się zdarza sytuacja, że dla małej inwestycji na przykład
instytucje wymagają nakładów rzędu 5 czy 10 milionów złotych, a później powstaje na przykład duża inwestycja, gdzie tych nakładów nie ma prawie wcale. Więc fajnie byłoby staryfikatorować tak naprawdę te wszystkie opłaty w zależności od liczby mieszkań, metrów inwestycji, tak żeby te opłaty były proporcjonalne. Co za tym idzie, zmniejsza to konkurencję na rynku deweloperskim, bo jest duża bariera wejścia, jest ciężko wejść małym deweloperom, konkurować z wielkimi podmiotami, a z drugiej strony znowu zdarza się tak, że duże podmioty nie budują niezbędnej infrastruktury dla dużych osiedli. Problemem jest to, że po prostu deweloperzy nie mogą być jedynymi ludźmi, którzy budują mieszkania w Polsce, a tak dzisiaj jest. To jest patologia i to jest po prostu coś, co nigdy nie będzie funkcjonować dobrze, bo nie może, bo 30% dzisiaj Polaków, tak jak mówiła tutaj koleżanka, ma zdolność kredytową i to przy tych niskim oprocentowaniu kredytów. Większość Polaków nie stać na kredyt i nie będzie stać na kredyt. Budownictwo deweloperskie jest drogie, deweloperzy budują dla zysku, budują często z fatalnych materiałów, budują, tutaj była mowa o tym, że muszą dokładać jakieś mnóstwo do infrastruktury. Przepraszam, czy ktokolwiek z was był gdziekolwiek, na jakimkolwiek przedmieściu jakiegokolwiek polskiego miasta i zobaczył, jak ci deweloperzy się dorzucają do infrastruktury? Kiedyś były normatywy budowlane. Nie mogłeś wybudować mieszkania czy osiedla bez postawienia szkoły, przychodni i tak dalej. Dzisiaj nie, hulaj dusza, piekła nie ma. Polskie przedmieścia to jest piekło nieznane po prostu, to jest znane, to fawele w Ameryce Południowej więcej tak wyglądają, tak? Więc jakby to, co zrobili deweloperzy z krajem, oczywiście zblatowani z władzami samorządowymi, bo tutaj nie ma co mówić, że tak nie ma, no to jest coś niesłychanego, to jest coś, co nas wypisuje z cywilizacji europejskiej i stawia nas naprawdę na poziomie krajów Ameryki Łacińskiej w najlepszym wypadku. Więc trzeba po prostu deweloperom powiedzieć, dobra, wy sobie budujcie dla bogatych i dla tych, którzy mają zdolność kredytową, ale cała reszta ma budować państwo, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, samorządy i tak dalej. Nie wyczarujemy tych mieszkań po prostu. Okłamywanie się, że może być inaczej, jest po prostu jakimś, no nie wiem, no to jest siła ideologii, tak? No bo to nie będzie nigdy dobrze funkcjonować, tak? Ja ostatnio widziałem mieszkanie podzielone na 25 pokoi. Jeśli pozwolimy, damy im palec, wezmą całą rękę, tak? Jest właśnie z deweloperami, z rentierami i tak dalej. Oni rozumieją tylko język siły. Trzeba z nimi ostro. Janek dość mocno podniósł temperaturę dyskusji. Jednak sensownie wskazał tu, że państwo musi dosypać do budowy tanich mieszkań. Przeznaczyć więcej na ten cel niż dotychczas. Jak natomiast obronił się Adrian? Nam są potrzebne szczegółowe plany miejscowe, które będą regulowały, co w danym miejscu może być wybudowane i wtedy też nie dojdzie do takich sytuacji, o których mówił Janek, tak, że w jakichś tam miejscach nie ma infrastruktury, nie wiem, są jakieś bloki bez parkingów, garaży czy małe mieszkania, bo tak naprawdę takie rzeczy może regulować plan miejscowy. To jest jedno, co do marsz deweloperów, no to jeśli chcemy sprawić, że deweloper to jest taki worek treningowy i wszyscy w niego uderzają i wszystko co złe to jest na dewelopera, tak? Nie zapominajmy o tym, że deweloperzy przez te ostatnie 10 lat wybudowali 1 000 000 mieszkań, a wszystkie programy rządowe razem wzięte około 25 tysięcy, tak? Więc mimo wszystko jest to spora siła, na której się opiera cały ten fundament mieszkalnictwa. Więc ja bym tutaj tak naprawdę namawiał do dialogu społecznego. Jest możliwość stworzenia jakiegoś partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie choćby umową inwestycyjną możemy się porozumieć, ile deweloper zarabia na danej inwestycji. Możemy dostać grunty pod budowę tych mieszkań i później pozostałą część mieszkań, które pozostają, rozdysponować społecznie. Tak, jest coś takiego możliwe. System prosty i przejrzysty. Przepraszam, z tym szacunkiem dla deweloperów, to nie jest aż taka trudna praca. Zdradzę wam tajemnicę. To jest kwestia budowania mieszkań. To nie jest fizyka kwantowa. Czemu państwo miałoby się tym nie zajmować? Bo co? Janek wspomniał, że to nie jest fizyka kwantowa. Okej, samo budowanie, zgodzę się. Natomiast jeśli chodzi o realizację takich przedsięwzięć w miastach, gdzie jest właśnie mała działka, dookoła są ludzie, którzy przyzwyczaili się, że ta działka jest pusta, jest tam trawnik, nie chcą tam żadnej inwestycji. Tu musimy się zmierzyć z ludźmi, którzy chcą tam kupić mieszkania. Najchętniej chcieliby mieć duże ogródki gdzieś przy parku. Z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy nie chcą, żeby budować przy parkach, przy zieleni i tak naprawdę potrzebny jest dialog społeczny, żeby te wszystkie interesy stron pogodzić. Trzeba znaleźć, tak naprawdę sprostać potrzebom, ale też możliwościom zarówno państwa, Polaków, jak i deweloperów, bo to nie jest taka prosta sprawa.
W przypadku braków gruntów, takich jak mamy dzisiaj, to właściciele gruntów tak mocno windują ceny, przeprowadzają licytacje, że tak naprawdę ciężko jest mniejszym firmom wystartować w takich licytacjach, tak? I grunty są kupowane za bardzo duże pieniądze. Później dochodzi sprawa taka, że trzeba właśnie doprowadzić jeszcze niezbędną infrastrukturę plus infrastrukturę na cele społeczne, a nierzadko okazuje się, że są jeszcze jakieś problemy, regulacje protesty, prawne, które powodują, że wszystko trwa 5 można, lat. Można niespodzianki jakieś pod ziemią znaleźć, jakieś powiedzmy, nie wiem, kable wojskowe, ogromne rury do przełożenia i tak dalej, więc to nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje. Tutaj pochwała też dla ministerstwa, dla ministra, bo przeprowadzili teraz zmianę prawa w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowej i to na pewno znacząco przyspieszy jakby ten czas realizacji inwestycji deweloperskich w dużej mierze. Może z tych 5 lat w większości inwestycji do 3 lat uda się ten okres skrócić. Natomiast też nie zgodzę się z tym, że jakby państwo polskie nie posiada gruntów pod budowę mieszkań, bo okej, z jednej strony są grunty, o których Hania wspomniała, które są zablokowane pod programy rządowe, czy były zablokowane, ale z drugiej strony jest masa gruntów w spółkach Skarbu Państwa, jakieś były koleje inne, które choćby na przykład we Wrocławiu w centrum miasta można wybudować spokojnie kilka czy kilkanaście tysięcy mieszkań i te grunty też nie są dostępne dla deweloperów, więc ja myślę, że taki dialog społeczny i nie rzucanie kamieniem w siebie, nie próbowanie tak zdyskredytować, tylko naprawdę szczere chęci do tego, żeby podjąć współpracę są potrzebne i mogą przynieść oczekiwane korzyści, tak? Ja myślę, że z tego know-how deweloperskiego można w ogóle też skorzystać i mi się to już powoli klaruje jakieś może nie rozwiązanie, ale jego propozycja. To znaczy upraszczamy trochę prawo, te wszystkie procedury, bo część na pewno jest bardzo pożyteczna, ale jakby się udało skrócić przeprowadzanie takich inwestycji na przykład z 5 lat do 3 albo 4, no to sam koszt kapitału, prawda, już byłby niższy. Może udałoby się uwolnić dodatkowe grunty, tak jak to przed chwilą mówił Adrian. Dodatkowo jeszcze, tak jak minister Buda i Janek mówią, wesprzeć to wszystko jeszcze działaniem państwa, czyli dosypać jeszcze tych miliardów. Może premier Morawiecki jeszcze obieca z 1 albo 2 dodatkowe miliardy, żeby można było wystartować i wybudować tych mieszkań komunalnych jeszcze więcej. I takim wspólnym wysiłkiem, no krok po kroku będziemy organicznie tę sytuację Polakom poprawiać. Paweł, ja ci powiem tak, jest gotowy model biznesowy, który funkcjonuje na rynku w momencie, kiedy są instytucje niektóre publiczne, niepubliczne, czy po prostu prywatni właściciele, którzy nie chcą sprzedać gruntów, a na przykład chcą się rozliczyć barterowo, czy zastosować podział zysku po realizacji inwestycji deweloperskiej. To wszystko da się zrealizować, można to opisać, można wyregulować, nie będzie wtedy sytuacji takich, o których Janek wspomina, że czasami dochodzi do jakichś tam wysokich marsz na pojedynczych inwestycjach deweloperskich. Można to tak naprawdę usprawnić, uwalniając te grunty, które są w tym momencie zablokowane. Nie tylko jakby rząd musi budować te mieszkania, może to robić we współpracy z deweloperami i my jako związek też, Polski Związek Firm Deweloperskich, nieraz apelowaliśmy do rządu o uwolnienie tych gruntów. Janku, czy tobie przychodzi jakieś rozwiązanie tego niezwykle zawiłego problemu, takie holistyczne, które no, pogodziłoby wszystkie strony w jakiś sposób? Na pewno nie jest to proste, ale wydaje mi się, że tutaj z tych naszych wypowiedzi, też z moich wypowiedzi się nie mogę reasumować. Czyli tak, że przede wszystkim budownictwo, państwo wchodzi jako konkurencja do deweloperów, bo tak jak mówiliśmy, 25 tysięcy mieszkań tutaj, milion deweloperzy, 25 tysięcy państwo. No to nie jest nic naturalnego. To był wybór polityczny, tak? Znaczy to nie była decyzja, czy, że samo się tak ziściło, tylko to był wybór polityczny. TBS-y zaorała Platforma Obywatelska wtedy, kiedy był szczyt popularności. Mam pewne wrażenie, że deweloperzy odrobinę maczali w tym palce, ale to jest oczywiście nie podparte niczym poza świadomością, jak działa polska polityka i polska gospodarka, tak? Więc konkurencja dla deweloperów, sprawienie, żeby inwestycja w nieruchomości nie była najtańszą, najniżej opodatkowaną inwestycją, tylko żeby polscy bogaci ludzie inwestowali faktycznie w innowacje, w firmy, a nie pakowali tych pieniędzy do betonu. Adam Smith, guru liberałów,
od niepamiętnych czasów, no, uważał po prostu rentierstwo za najwyższą formę pasożytnictwa i faktycznie trudno mu nie przyznać pewnego racji. Jest to absolutnie absurdalny sposób użytkowania zasobów i kapitału, jaki funkcjonuje, czyli budujmy mieszkania do mieszkania, a nie do inwestowania, więc to jest drugi mój postulat. A trzeci postulat to jest jednak ucywilizujmy po prostu sytuację, która się dzieje dzisiaj przestrzennie w kraju i faktycznie te plany ogólne gdzieś idą w tę stronę, ale to jest, mam wrażenie, ciągle za mało. Dobra, będziemy mówić, że deweloperzy są chciwi, nie ma mieszkań, rząd ich nie buduje i też jakby nieudolnie działa w tym zakresie, a z drugiej strony, jak się pojawia inwestycja, to przychodzi sąsiad i blokuje, mówi, jakby nie dasz mieszkania, no to właśnie, nie wybudujesz. Z jednej strony często chcemy tych nowych inwestycji. Ja powiem jeszcze tylko tak, że to ma później konsekwencje na ostateczną cenę tego mieszkania, tak? Bo jeśli deweloper inwestuje swój kapitał, często gdzieś tam te inwestycje są finansowane również z kredytów. Jeśli inwestycja jest zablokowana na 2-3 lata, to tym samym później te mieszkania będą sprzedawane zdecydowanie drożej, bo gdzieś to trzeba odrobić, tak? Czyli my z jednej strony chcemy nowych mieszkań, a z drugiej strony jak się gdzieś buduje obok, to mówimy nie, bo znowu będzie kurz, rozjeżdżą drogi, tak, ciężarówki i nie chcemy, żeby tutaj betonoza sam, park. Tutaj betonoza same bloki, a nie, tutaj budują w parku, to też źle, także no gdzieś trzeba pogodzić. Ja bym wolał, żeby jednak w parkach nie budowali, no jakby. No, okej, mówię, w okolicy parku, tak? Na obrzeżach budują, to trzeba dojeżdżać do centrum, tak, później 48 minut i tracić. Może wybudujcie kolejkę podmiejską jakoś. W Warszawie żadnej kolejki podmiejskiej od 70 lat nie wybudowano. Panie ministrze, a jak pan właśnie się odniesie też? No właśnie my u nas poprzez to, że jest bardzo duży odsetek osób, które chcą mieszkać i realnie mieszkają we własnych mieszkaniach, a nie wynajmują, to rozwarstwienie społeczne jest mocno zatrzymywane. W zasadzie w krajach zachodnich ludzie dzielą się na tych, którzy posiadają mieszkanie i na tych, którzy wynajmują i ten proces narasta i ten konflikt społeczny narasta. Są miejsca, gdzie osoba, która ma drugie mieszkanie, może wynajmować je i nie musi pracować, a druga osoba, która je wynajmuje, pracuje tylko po to, żeby to mieszkanie wynająć. Więc my musimy jak najdłużej utrzymywać możliwość zakupu mieszkania przez Jana Kowalskiego albo taniego najmu konkurencyjnego z samorządu. To są nasze cele. Więc jeżeli dzisiaj ktoś nam wmawia, że super, po co nam mieszkanie, tylko starajmy się je wynajmować na rynku komercyjnym, to do niczego dobrego to nie doprowadzi, bo to jest model zachodni, który się nie sprawdził. Żeby ułatwić Kowalskim zakup własnego mieszkania, wymyśliliśmy z Adrianem i Jankiem pewien model. Model, który może dostarczyć na rynek tanich mieszkań w odpowiedniej ilości. Model, który dzięki synergii i połączeniu doświadczenia deweloperów, aktywistów i rządu może realnie przyczynić się do zwiększenia podaży tanich mieszkań i odmienienia kompletnie obrazu polskiego rynku nieruchomości. Co na to, minister? Dowiecie się w kolejnym odcinku.